Sobota, 15 lutego, najświeższe wydanie wiadomości. Szymon Paczkowski, zapraszam. Kłusownicy grasują po polskich lasach. Do naszej redakcji dotarło amatorskie nagranie ukazujące brutalne polowanie na niedźwiedzie. Biedne zwierzaki w obronie własnego życia uciekały na drzewo. Woda sodowa uderzyła im do głowy. Sportowcy Agnieszka Radwańska oraz Jurek Janowicz sprzedali się sieci telefonii komórkowej Play. Ogłaszamy oficjalny protest w tej sprawie poprzez niekibicowanie zawodnikom. Gangi, przywódcy najgroźniejszej katolickiej mafii, znanej nam z wcześniejszych afer, takich jak Precz z Owsiakiem czy Mikołajek nie będzie, rozdzielili się na dwa skłócone gangi. Na terenie całego kraju policja prowadzi poszukiwania przywódców obych grup, Aleksandry M. oraz Rafała M. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na jutrzejsze główne wydanie wiadomości o godzinie 18. Informacja z ostatniej chwili. Zostaliśmy poinformowani o tajnym zebraniu gangu Rafała M. Jak się okazuje, przebywa tam również ugrupowanie Aleksandry M. Sytuacja ma miejsce w Klawkowie. Na miejscu jest nasza reporterka Paulina Górecka. Witaj, Paulino. Jak sytuacja na miejscu? Halo, Paulino? Paulino, jak mnie słyszysz? Witaj, Szymonie. Jestem właśnie przed restauracją, w której znajdują się gangi. Sytuacja wydaje się być spokojna, ale czy aby na pewno? Sprawdźmy to. Aleksiej, Aleksandrow, Korbaczow, Zajce, Wielman. My się znamy. Nie, nie spotkaliśmy się. Ale nasze gangi tak w 1990 roku. Wiesz, jak nazywają was u nas na wschodzie? No to idzie. Rafatli Maliszow. Thank you.
Gdzie kasa? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Pani majesz, a? Sexy life.
się to.